Dzień dobry, witam was serdecznie. Witam. Zimno, wiecie? Minus jeden stopień. Ja mogłem szalik jakiś wziąć albo coś, no ale dobra, nie istotne. Myślę, że nie zmarznę. Powiem wam, jestem znowu nad wodą, nad jeziorem. Tylko, że wiecie, idę tu do lasu, nie wiem, czy tu iść. Dylemat mam, czy tu. A wiecie co? Tak wejdę sobie tu kawałek, tam kawałek, takie zrobimy esy fraglesy. Tak, o, tak sobie pochodzimy troszkę. Mam worek, torbę, no i jeden worek, myślę, może nie zapełnimy tego worka. No i tak sobie pochodzimy dzisiaj po spokojności, no bo starczy na tym tygodniu, bo trochę dużo roboty, także... Mam to wywiezione, wszystko tam, te rzeczy, także będziemy kopać może w przyszłym tygodniu dopiero. Nie, oczywiście jak mrozu nie będzie, no, a tak sobie tu będziemy chodzić teraz. Zobaczymy, czy jakieś śmieciuchy są, czy nie ma. Oczywiście tu wcześniej też było zbierane, ale wiecie, no nigdy tam człowiek nie wyzbiera wszystkiego do końca. Także pójdziemy sobie w jakiś fajny, taki spokojny, przyjemny spacerek zrobić. Oczywiście z pożytecznym, tak. No, obym tego worka nie nazbierał. Może troszkę, ale żeby i no nie było za dużo. No zobaczymy. Także no, zapraszam was na spacerek. Pierw wejdziemy tam, a potem pójdziemy tam. O, tak będziemy krążyć. Ares też was wita serdecznie. Ares, a ty lata. Dobra, powiem wam, nie ma jeszcze, no jest tam coś, widzicie, ale jeszcze nie ma tak źle, o tak powiem, a dobrze wcale, dobrze te butelki, no jaka ciężka, tam pełna ziemi chyba, no cóż, bierzemy to wszystko. Wiecie, tam buteleczka, tu buteleczka. Sorry. Ej, tu jeszcze coś gute. Chodź tu, Ares. Chodź tu. Ares. No i dobra, do woreczka. Mam zbierać się, to jest ten duży worek, na pewno nie nazbieram dużego, całego, bo potem nie będę miał jak go po prostu wziąć. Pójdziemy sobie jeszcze tam, tak jak mówiłem, bo jesteśmy po lewej stronie, takim zygzakiem idziemy, a potem wejdziemy sobie na prawą stronę i sobie też takim zygzakiem pójdziemy. No i wiecie, coś zawsze się coś nazbiera, to nie jest tak, że nie ma śmieci, ale mi się śmiać chce. Potem wam coś powiem, to no nie wiem, czy to jest do śmiania, czy nie, ale to już się śmieszne te sprawy, naprawdę. O, widzicie, jak im przechodzi. O, mróz jest, a jeszcze coś tam leci z tego. Wiemy, to może jakoś... chyba się nie da uwolnić. No dobra, ale znowu... Wypad z lasu, taki śmieć. Dobra, ubieram rękawiczkę i lecimy dalej. Tam, teraz przyjdziemy tam, tam widzę coś leży. Ej, tak się, takie zygzaki. Dobra, już tak nie będę robił, bo to kręciołka idzie dostać. No nie, jak tak szybko się jedzie, po prostu nagrywa. Dobra, idziemy dalej. Powiem wam, jak tak dalej pójdzie, to ja szybko ten worek napełnię. Kurde, a miało być tak fajnie, spokojnie dzisiaj. No, ale to nic. Trudno się mówi. No zobaczcie, jakie ładne. Jakie prawdziwki tu rosną piękne. Już się cieszyłem, mówię, idę tak z 15 minut. Tylko jeden śmieć wpadł. Mówię, fajnie. No i... Ale tu... No mam już dosyć tego nawet w tym worku,
Ale tu już widzę słoik znowu. Znowu tu wpadłem. Może nie ma dużo, ale pozbieramy tam, tam i tam na dole też jest jakaś flacha. Nie, dwie są. I plastik. No także to trochę się znowu nazbiera. Ale nie będziemy przesadzać po prostu. Myślę, żeby tyle co tam do worka, żeby było jakoś na plecach, to wynieść po prostu stąd. Jutro, jak mówię zawsze, powolutku. Jutro też jest dzień, także dojdziemy może tam, jeszcze pójdziemy tym bokiem tu i potem wejdziemy tam przy jeziorze na drogę i z powrotem do kosza pójdziemy wyrzucić to po prostu. No, bo tam już wszystko przeszedłem tam. No, tam chyba spacerów słychać coś było. A to daleko. Dobra, to ja to zbieram i zobaczymy, ile tego będzie tutaj. Tak, tak, ktoś tam idzie, ale daleko, daleko. Ale co tak patrzysz? Dobra, to już nie ma, znikło, ale patrzcie, ile się już tego nazbierał. Strasznie, no nie? No Jezus, powiem wam, już ciężki mam ten wór. Ale to nic. Jeszcze trochę dozbieramy. Potem jak będziemy z powrotem tu, jeszcze przed kokosiem, to jeszcze coś tam jakoś na ramię zarzucimy i... A resztę tak wiesz, już się machałeś. Masakra. Tu zejdziemy i próbujemy jeszcze te butelki tu wziąć. Zobaczcie. Złom. Ale nie idzie wyciągnąć. O, dobra. Tą butelkynę weźmiemy. No, to najgorsze te butelki. No, rany. Ciężkie będzie. Znowu ciężar nosić. Ares, chodź tu. Nie idź tam. Boże, Boże, komu się tu chciało chodzić takimi butelcynami i to do lasu wyrzucać? Nie, nie wiem. Nie mam pojęcia, naprawdę. My się to weźmiemy. A jeszcze z takich ciekawostek, co wam chciałem powiedzieć, to wiecie, ci co sprzątają lasy, ogólnie dbają o przyrodę, o to, żeby tu znikły te właśnie takie śmieciuchy z tego lasu. O Jezus, ile tego jest. Ares, gdzie on jest? Chodź tu! Ares! Ares! Moment, bo on za daleko pobiegł. On se poleciał daleko. Siedź tu ładnie, grzecznie. Nie wolno samemu tam chodzić tak daleko. To było opcję. Siedź tutaj, gdzie lecisz? Jezus, Jezus. Tu widzę jeszcze jakąś butelcynę. Nie, no będziemy musieli chyba się wrócić, bo to naprawdę, zobaczcie, nie wiem, czy tam jest woda, czy jeszcze tam zostało coś, no ale tu jest jeszcze coś. O, takie szkło, patrzcie, patrzcie, jak to wygląda. Aha, co ja to miałem mówić, wątek mi się przerwał. Patrzcie, rękawiczkę zgubię i będzie tyle. Tu jeszcze coś jest pod śniegiem. No dobra. Zostaliśmy wszyscy ci. Jesteśmy... No to ekoterroryści jesteśmy. Jesteśmy ekoterrorystami nazwani. To jest takiego jednego bardzo smutnego człowieka. Zgorzniałego takiego. Strasznie, co trzeba mieć, żeby takie rzeczy wymyślać po prostu na tych ludzi, co sprzątają. No nie? Taki człowiek musi być zgorzkniały. Niesamowicie. No ale to już po prostu śmieszne się robi. Po prostu wszystko. To jest masakra. To ma być w głowie, że takie rzeczy wymyślać. No ale trudno. Ludzie się rodzą. No i są. No, no i trzeba jakoś to tolerować. No. Ekoterrorysta. Jestem ekoterrorysta. Masakra, nie?
Jeszcze jakoś tak inaczej, ale nie pamiętam. Bo SMS-y dostałem, czy tam na mailu. No i to takie słowa jakieś dziwne. Ale dobra, robimy swoje. Nie wiem, powiem wam. Nie wiem, jakie to będzie teraz ciężkie, jak ja to wezmę do ręki. Będziemy musieli chyba wyjść z lasu, tu, tam na drogę i z powrotem po prostu już. No bo po prostu potem tego nie doniosę. No, tak mi się wydaje. No zobaczymy. Mały palec mi marznie. Powiem wam, nie dojdę do tej drogi, nie dojdę. Ciężko to zostawić cokolwiek tu, wiecie. I tak idę. Tu butelczyna, tu butelczyna, tu gdzieś widziałem jeszcze raz, o. I tam gdzieś jeszcze widziałem. I tak to właśnie w tych lasach jest. Takie mamy piękne lasy, naprawdę. To muszę dbać o to wszystko, to nam wycinają teraz. To co mamy, to powinniśmy... To co zostanie, przynajmniej szanować, tak? Nie zanieczyszczać tego lasu. No ale może, jak mówię, może kiedyś się to zmieni. Oby jak najszybciej. Gorzej jak będzie, jak znikną wszystkie lasy i tylko śmieci zostaną. No to ciekawe, co będą wtedy wszyscy mówić, no nie? A, przecież wszyscy będą narzekać wtedy. Co to jest? Śmieci lasów, nie śmieci same. Tak, wtedy się może obudzą, no nie? Tylko, że wtedy już będzie za późno. Wtedy to już pozamiatane będzie wszystko. Dobra, Ares, czekaj na mnie. Ja zbieram te śmieciuchy i idziemy. Ares, chodź tu. Naprawdę muszą być takie duże te butelki. Mniejszych. Nie było mniejszych. Ja pierdzielę. No. Jak ktoś robi, to dowalę jeszcze tam jest coś w środku. Na pewno żuczki. Oby nie, już nie patrzę. Jeszcze mam jakieś 50 metrów do drogi. Wyjdę z tego lasu, czy nie wyjdę. Nie zostawię ani jednego śmiecia, choćbym miał, nie wiem co robić po prostu. Miał być full i nie wiem, pójdę jeszcze raz, przyniosę jakiś worek, jak mi się rozwali na dwa razy. No nie mogę obok przejść po prostu i co, kopnąć mam tego śmiecia, czy co. Idę, tam już jest, tam butelka plastikowa, ale plastik... Spoko, byle nie takie wielkie. Te szklane to jest katastrofa normalnie. Takie wielkie i grube te szkło i ciężkie. No jeszcze 50 metrów, zobaczymy. Zobaczymy, czy wyjdę jakoś z tego lasu. A patrzcie, jestem jakieś, no nie wiem, 40 minut. Może 45. Ja pierdzie, to jest niemożliwe. No nie? Tyle tych śmieci jest. No udało się. Patrzcie. No patrzcie, tu jest. Zobaczcie, ile w tym worku jest. Zostało tyle. Siatka została. Jest taki ciężki. Zobaczcie, jak worek wygląda na dole. Cały podziurawiony. Ale stamtąd żeśmy przyszli. Stamtąd. No ale widzicie, no jakoś to trochę posprzątane. Może nie za dużo, ale jakoś to może doniosę teraz, tak? Następnym razem przyjedziemy, to znowu pójdziemy może tą bardziej tą stroną, tu, tam aż do drogi następnej. Potem znowu przejdziemy znowu na drugą stronę. No bo w lato też jest inaczej, bo nie widać tych śmieci, po prostu już tak jest zarośnięte wszystko, że teraz jest, widać. Dużo widać, tak powiem, o, jak idę. A teraz, Ares, chodź. A teraz idę, podjedziemy tam kawałek. Może zejdziemy sobie nad jezioro zobaczyć, tylko tak rzucić okiem, nacieszyć się i pójdziemy do góry, ale worek tu zostawię, żeby to nie tachać po prostu i pójdziemy tam do pierwszego pojemnika i oddamy to, no nie, wzięliśmy z lasu i oddamy to, oddamy to tam, gdzie powinno leżeć, gdzie powinno to być, a nie w lesie, naprawdę, tyle tych śmieciuchów to jest, ja nie wiem, czy ludzi to nie przeraża, no nie wiem. Powiem tak, część ludzi są przerażona, są przerażeni tym śmieciami po prostu, że tyle tego jest, no, ale niektórzy to po prostu
wyśmiewają i w ogóle drwią z tego. Ale dobra, nieważne. Idziemy nad jeziorko. Ale zimno. A tu niespodzianka. Oczywiście od razu. Jak już tu jestem, to już to wezmę. No to co mam zrobić? To jakby. Bo jak powiedział Dario, po młodzieży pijącej, tak? Pozdrowionka, Dario. Masakra. Mam torbę, no to. Do tej torby to wsadzę. Bo worek jest u góry. Zwrotna chyba, no nie? Nie ma opcji, żeby tego nie wziąć. A tu było wszystko sprzątane. Ej, Boże. Papier nie biorę. Znowu się śmieci zbiera. Nic, dołożymy do worka. Jakoś zajdziemy. Dobra. Jest nawet czysto. No ale to wiecie, tu śmieci, tam śmieci. Dwa, tu trzy. Ale się to zbiera. Patrzcie. Ktoś właśnie. Katastrofa. Dobra, jeszcze weźmiemy to. Idziemy tu. Można się nacieszyć na plaży nawet. Była posprzątana. Było czysto. Po co zostawić po sobie lepiej śmieci? Właśnie takie. Wędkarze nie śmieci. Szkoda gadać. Ale na pewno nie po wędkarzach. To są śmieciarze dopiero. Czyste śmieciarze. Dobra, idziemy do worka, wyrzucimy to, wsadzimy to do worka i idziemy do pojemnika, bo tego nie doniesiemy. No to patrzcie, jaki jest wór. Strasznie dużo tych śmieci. Jak dobrze. Ale ciężko na plecy założyć. Już patrzcie, jak mi się wyślizguje z rękawiczki. Musimy jakoś dojść. No, daleko nie ma. Jakieś 100 metrów może będzie. Nie wiem. Zobaczymy. Tak oglądam teraz jeszcze tu po drodze, ale nic nie biorę. Nie chcę nam się już. Koniec po prostu. Wyślizguje mi się worek z rękawiczki. Takie ciężkie jest po prostu. Mikołaju się. Patrzcie. No, nie ma szans. No. Nie ma szans. Żadnych szans. Dobrze się nie rozwaliło na to. No nie ma szans. Dobra. Widzimy się przy korzu. Masakra. Masakra. Ares, chodź tu. Muszę dychnąć chwilę. Bo biorę za tę końcówkę i za tą końcówkę. No zobaczcie, jak się rozwalił worek, ale jeszcze kawałek. Tam gdzie Ares jest, jeszcze od Aresa 20 metrów jest pojemnik. O, będę uratowany. Strasznie to. Tyle śmieci, powiedzcie. No jestem teraz już może, no wiecie, tu nad jeziorko, tu tego, no to teraz jestem jakieś ponad godzinę, godzinę 20. Może w sumie będę półtorej godziny, ale zbierania godzinę max. Zobaczcie, ile tych śmieci jest. Straszne, no nie? Ale jeszcze znowu pójdziemy tutaj. Miał być po spokojności spacer. Jakoś nie widzę tej spokojności. Ale to nic. Dobra, idziemy dalej.
Doszły. Ledwo, ale doszły, patrzcie. Tam mało co na dno, na dole jest. Było śmieci. I teraz to wsadziłem. Zobaczcie. Prawie jeszcze jeden taki jest full. To jest beczka 200 litrów. No, to wiecie. O czym to świadczy. No dobra. No to już nie będziemy, idziemy do samochodu, nie będziemy się wracać, tak? I to też jest dzień, pojutrze też jest dzień, wiecie, tak? Powolutku, stopniowo. Cały rok można teraz robić, widzicie? Trochę przerwy było w sprzątaniu, bo też jeden dzień w zimę nawet tam coś posprzątałem w lesie, ale ogólnie, wiecie, jakby był duży śnieg i byłoby śmiech widać, no to człowiek by nie zbierał, tak? No ale, że taka zima jaka jest, no to, wiecie, no szkoda by było po prostu gdzieś nie wyjść, po prostu coś tam, choćby troszeczkę zawsze coś tam zebrać z tego lasu. Zawsze to potem, wiecie, w lato, albo jak grzyby się pokażą, jagody, maliny, ostrężyny, byle co tam. No tam dużo rzeczy rośnie w lesie, takich smacznych, jadalnych. No to fajnie się idzie, jak idzie się po czystym lesie, tak, i zbiera się to, co się chce zbierać po prostu. Nie to, co człowiek, oczywiście te śmieci też chce zbierać. Tego nie powinno tam być. Dlatego chcę to pozbierać, żebym sobie mógł spokojnie po czystym lesie pochodzić, tak. Nie tylko ja, no wszyscy, żebyśmy po prostu mieli czyste lasy wokoło. No a tu akurat jest dużo śmieci, ale w niektórych rejonach jest bardzo mało śmieci. Także fajnie, jak tak ludzie sobie chodzą, spacerują, jest czysto, super. A tam wiecie, jakaś butelka się tam trafi czy coś, to tam takie pojedyncze to jest nic. Gorzej jak jest tak, właśnie takie coś, nie idziesz na godzinę do lasu i cały wór śmieci zabierzesz. No. Bo jak już wiecie, takie pojedyncze się trafiają, to zawsze będą, to nie jest tak, że sprząta się do końca i ktoś nie będzie wyrzucał albo coś. Ale oby tych ludzi, którzy nie śmiecą, było jak najwięcej. To wtedy będzie mniej tych śmieci w lesie i będzie można sobie fajnie odpoczywać w lesie. Piknik zrobić. Koszykiem do lasu iść. Niektórzy mają w koszyku nic po prostu. A mają, wiecie, wchodzą z koszykiem do lasu, tam mają jedzenie, sreberka, napoje różnego rodzaju, butelki i tak dalej. Wychodzi z lasu i nagle nie ma nic po prostu. Nic nie ma. No gdzie to wszystko jest? Tak działa, no niestety. A to tak ma nie działać właśnie. Jak na spacer do fajnego lasu iść? No tak. Najlepiej czystego lasu, bo tak powiem. Wszyscy mają wtedy fajnie. Mogą wypoczywać. Nie, musimy dbać o jeden od drugiego po prostu, nie. No dobra, to ja uciekam. Trzymajcie się. Dzisiaj taki odcinek miał być po spokojności, a wyszło jak wyszło, jak zawsze. Do następnego, pa, pa.